Witamy wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy, który realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To tyle tytułem wstępu. Ja nazywam się Daria Rodzik. I dzisiaj występuję w roli moderatora tego spotkania, to znaczy będę się Państwem opiekować, za chwilę już tyle, teraz jeszcze jestem widoczna, więc gdyby mieli Państwo jakieś problemy, pytania, to proszę mi je zadawać w czacie. A czat możemy znaleźć po prawej stronie naszego pokoju. Ja teraz tam napiszę, przywitam się, żeby było wiadomo, gdzie to jest. Proszę tego okienka używać do zadawania pytań prowadzącemu, do odpowiadania na jego pytania, bo jest to nasza jedyna forma komunikacji, tylko dzięki niej możemy od Państwa uzyskać jakiś głos i wymienić się doświadczeniami. Nie zabieram więcej czasu, bo mamy ograniczony ten czas. Dzisiejsze spotkanie prowadzi pan Michał Szczepanik. Oddaję już mu dowodzenie, sama uciekam do tła i życzę owocnego spotkania. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie na drugim webinarium w ramach Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0. To webinarium zatytułowane jest Działamy. Ono jest w trakcie realizacji projektów, które realizowane są w szkołach, które do tego programu przystąpiły. Tak jak Daria mnie przedstawiła, Michał Szczepanik, jestem nauczycielem biologii w Szkole Podstawowej im. Gustawa Marcinka w Poczesnej. Jestem również autorem poradników edukacyjnych, trenerem Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz mentorem w programie Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0. Na początku mam jedno zadanie dla grup. Widzę, że są z nami obecne dwie grupy. Pytanie związane z tym zadaniem brzmi, na ile jesteśmy zadowoleni z naszego projektu? I prosiłbym, żeby teraz uczniowie i uczennice wraz ze swoimi opiekunkami zastanowili się, na ile jesteśmy rzeczywiście zadowoleni w tym momencie realizacji naszych projektów i określili to poprzez wpisanie w okienku czata cyfr. Jeżeli jesteśmy słabo zadowoleni, czyli na razie nie udało nam się zbyt wiele, to jest to prośba o wpisanie cyfry 28 lub 29. Tutaj, gdzie mamy tak zachmurzone na naszym barometrze pole. Jeżeli jesteśmy zadowoleni tak połowicznie, czyli już coś zrobiliśmy, ale jeszcze dużo przed nami, to wpisujemy cyferki 29-30, tu gdzie mamy wychodzące słoneczko z pomiędzy chmur. I jeżeli są Państwo zadowoleni, udało się już wiele zrobić, to wpisują Państwo w okienku czatu 30-31, tu gdzie mamy pole zaznaczone pełnym słońcem. Więc chwila na zastanowienie się i czekam na wpisy w okienku czatu. Witam panią Beatę. Chyba są ożywione dyskusje w grupach i jeszcze tych informacji nie mam, więc jeszcze dosłownie kilkanaście sekund poczekamy przy tym slajdzie. Jeżeli będą jakieś wpisy, to ja postaram się od razu umieścić te kropki na prezentacji. Bardzo zadowoleni, czyli rozumiem, że mogę kropkę postawić zieloną tutaj w polu, gdzie mamy słońce. A czy grupa ze szkoły numer 13? My też. Dobrze. Super. Czyli 31 wpisuję w tym samym polu.
Cieszy mnie to, że grupy już są zadowolone ze swojej pracy, bo to oznacza, że wiele z tych działań, które były zaplanowane, udało się wdrożyć. Tak dla przypomnienia, tylko powiem, że mamy kilka szkół uczestniczących w projekcie. Z tego, co sobie przypominam, to jest to Szkoła Podstawowa nr 11 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa z Bartoszyc, Szkoła Podstawowa w Giżycku, Szkoła Podstawowa w Lamkowie. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie pominąłem. Jeżeli tak, to bardzo przepraszam. Można to też wpisać w okienku czatu, będzie to widoczne w naszej prezentacji, która jest nagrywana, a później będzie możliwość jej obejrzenia na naszym kanale YouTube. Jeżeli chodzi o cele webinarium, to jest to przede wszystkim zaprezentowanie projektów, które realizowane są przez grupy zadaniowe w szkołach, omówienie prezentacji projektów, wskazanie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju, omówienie świętowania sukcesu oraz pokazanie kilku przykładowych projektów badawczych, które można wykonywać w okresie jesienno-zimowym. To nasze webinarium dzisiejsze, ono mocno jest osadzone na webinarium pierwszym, webinarium, kiedy mówiłem o tym, czym jest metoda projektu oraz jak można ją wpisać w procedurę naukową. Przypomnę też kalendarz naszego działania w programie. Jesteśmy teraz na początku grudnia w fazie webinarium działamy, czyli prezentowania pozostałym grupom wyników swojej pracy. Natomiast czeka Państwa jeszcze jedno spotkanie ze swoimi mentorami. To będzie wideokonferencja na początku stycznia podsumowująca. Ja wiem, że 20 stycznia mają Państwo ferie, więc na pewno przed feriami mentorzy będą i mentorki chcieli się z uczniami i uczennicami spotkać, aby porozmawiać na temat tego, co udało się zrealizować i w jaki sposób szkoły świętowały swój sukces. Przejdziemy teraz pokrótce do metody naukowej, tak krok po kroku. Ten slajd był również wyświetlany przy pierwszym webinarze, czyli krok pierwszy to jest określenie problemu badawczego, czyli to, co nas interesuje, to, co chcemy sprawdzić metodą naukową. Krok drugi to jest hipoteza, czyli postawienie przykładowej odpowiedzi dotyczącej właśnie problemu badawczego. Krok trzeci to jest przeprowadzenie doświadczenia i krok czwarty, czyli kończący pracę, to jest analiza wyników i sformułowanie wniosków. I dzisiaj będę pokazywał te kroki różnych zespołów szkolnych. Albo to będzie krok pierwszy, albo będzie opisany krok bardziej trzeci, albo już krok czwarty, bo to w zależności od tego, w którym miejscu są zespoły projektowe. I proszę się też nie przejmować tym, że na przykład któraś grupa projektowa jest na razie na etapie kroku trzeciego, czyli przeprowadzenia doświadczenia, być może zmieniło się w ogóle myślenie i problem badawczy i jesteście Państwo teraz na początku. Tutaj ważne jest również to, żeby w tym oglądaniu tych prezentacji zainspirować się tym, co w szkołach zostało zrobione. Będą pokazywane również filmy, które otrzymałem od opiekunek zespołów projektowych. Mam nadzieję, że te filmy będą dobrze widoczne i dobrze uczniowie, uczennice słyszani. I zacznę od opisu projektu w Szkole Podstawowej nr 33 w Olsztynie. Tutaj było pięć zespołów projektowych. Jeden z zespołów projektowych swój projekt oparł na tym, że badano, jakie rodzaje pokarmu będzie wybierał częściej pies. Czy będzie to karma taka przygotowana, gotowa, czy będzie to mięso, czy też będą to przysmaki. I uczniowie, uczennice przeprowadzali te badania w różnych porach dnia, rano, po południu i wieczorem. I w podsumowaniu okazało się, że pies wybierał najczęściej mięso, a przysmaki najrzadziej. Drugi projekt z tej samej szkoły dotyczył szczepień. Był to projekt nie tyle doświadczalny, co projekt dotyczący analizy sytuacji, którą uczniowie i uczennice zastali. Czy Polacy się szczepią? I w ramach tego projektu były takie działania jak wywiad z mieszkańcami Olsztyna, wywiad z pielęgniarką szkolną, wykonanie ulotek i gazetek,
oraz przygotowanie prezentacji. I tutaj są dwie grafiki przedstawiające element końcowy, czyli prezentację, czy pan się, pani szczepi. I okazuje się, że jednak osoby dorosłe w większości przypadków się nie szczepią. Natomiast jeżeli chodzi o wątpliwości dotyczące zaszczepienia swojego dziecka, to tutaj osoby dorosłe mówią, że w większości zaszczepiłyby swoje dziecko, natomiast siebie nie. Czyli ten projekt jest o tyle ważny, że on tłumaczy istotę i ważność szczepionek, jak tutaj z tego projektu wynika, z jego podsumowania, no to jednak osoby dorosłe nie do końca rozumieją potrzebę szczepień nawet w tym swoim wieku. Bardziej kojarzą szczepionki z dziećmi. Kolejny projekt to jest projekt dotyczący napojów. Co się stanie z nasionami rzeżuchy, kiedy podlejemy je wodą z kranu, wodą destylowaną i Pepsi? Może komuś się wydawać, że to takie dziwne, no przecież nie podlewamy tak naprawdę Pepsi nasion czy też roślin, które mamy w domu, ale chodzi o to, żeby tutaj eksplorować i poszerzać swoją wiedzę. I okazało się, że tam, gdzie mieliśmy podlewaną rzeżuchę wodą z kranu, wyrosła nam ładna rzeżucha, którą można było później zjeść. Tam, gdzie była woda destylowana, tej rzeżuchy było troszkę mniej, ale również nadawała się do zjedzenia. Natomiast w przypadku Pepsi były te wyniki rozbieżne. W jednym przypadku rzeżucha wyrosła, ale w drugim przypadku na rzeżuchę pojawiła się pleśń. I to jest również informacja dla uczniów i uczennic o tym, czy jest jakaś różnica, może byłaby jakaś różnica, kiedy korzystalibyśmy z napoju typu Pepsi, jednego napoju słodzonego cukrem, a drugiego jakimś słodzikiem. Kolejny projekt również ze szkoły numer 33, to są tutaj dwa projekty na tym slajdzie. Czy artykuły, które kupujemy w sklepiku szkolnym, są zdrowe? I tutaj analizowano wszystkie produkty, które były sprzedawane i określano również działanie tych składników na organizm. Jest to o tyle ciekawy projekt, że pokazuje uczniom i uczennicom, jak wyszukiwać informacje. I z tego, co wiem, okazuje się, że no oprócz tych składników, które nie do końca są zdrowe, to jednak za jakimiś składnikami typu E kryją się rzeczy, które nie są do końca szkodliwe. I drugi, ostatni projekt z tej szkoły, które jabłka nadają się dłużej do jedzenia, czy to są jabłka działkowe, czy też szkolne, które uczniowie, uczennice w ramach projektu dostają za darmo, oraz czy z marketu Biedronka. Czasami jak się spojrzy na te jabłka, to one wydają się takie jak gdyby nawoskowane i wtedy warto jest też zobaczyć, jak z ich możliwością przechowywania nieco dłuższego. Teraz przejdę do pokazywania filmów i pierwszy film, który pokażę, to będzie film opisujący projekt uczniów i uczennic ze szkoły podstawowej w Bartoszycach. Ja już otwieram. Dzień dobry. Jesteśmy kołem młodych biologów ze szkoły numer 1. Nazywam się Paweł, mam 12 lat i lubię biologię i jestem na dobrze. Nazywam się Magda, mam 12 lat i lubię się biologią i czytanie się. Nazywam się Julia, mam 12 lat i interesuję się biologią. Jestem Magda, mam 12 lat i interesuję się biologią. Mam na imię Karolina, mam 12 lat i interesuję się rysunkami biologią. Mam na imię Bartosz, mam 12 lat. Mam 11 lat, interesuję się biologią oraz
Mam nadzieję, że był widoczny ten film dla Państwa oraz było słychać. Przyznaję od razu, że głos był troszkę cichszy, więc tylko powiem, że tutaj uczniowie i uczennice ze Szkoły Podstawowej w Bartoszycach badali wpływ procesu wzrostu fasoli w różnych glebach. Teraz przejdziemy do drugiego filmu ze Szkoły Podstawowej w Giżycku. I również udostępnię już Państwu ten film. Nasz pierwszy projekt badawczy. Naszym projektem było kiełkowanie nasion. Problem badawczy, czyli co będziemy badać. Czy brak światła ma wpływ na kiełkowanie nasion oraz wzrost i rozwój roślin? Hipoteza, czyli taka nasza odpowiedź, którą będziemy sprawdzać w doświadczeniu. Myślimy, że brak światła źle wpływa na kiełkowanie nasion i wzrost roślin. A tak zrobiliśmy nasze doświadczenia. Miseczki wypełniliśmy watą i zmieliliśmy je wodą. W każdym naczyniu wysialiśmy różne nasiona, żeruchę, rzodkiewkę, tytoń ozdobny, groszek pachnący i fasolę. Połowę miseczek postawiliśmy na oknie, aby docierało do nich światło. Druga połowa umieściliśmy ciemną szafkę, co dzień sprawdzamy, co się dzieje i zbliżamy watę wodą. Niedługo zakończymy doświadczenie i zaprezentujemy wyniki w klasie. Dobrze. Dziękuję za obejrzenie drugiego filmu. I trzeci film ze szkoły podstawowej w Lamkowie, również przedstawiający to, w jakim miejscu są teraz uczniowie i uczennice. Następnie dodaliśmy ziemię. I na końcu posadziliśmy roślinki. Będziemy robić obserwacje tego słońca co jakiś czas i będziemy patrzeć, czy roślinki rosną, czy gniją. Dziękujemy za uwagę. Thank you.
Dobrze, to były trzy filmy, które chciałem właśnie pokazać. Ja bardzo dziękuję uczniom, uczennicom oraz ich opiekunkom za to, że te filmy zostały przygotowane i przesłane. I teraz przejdziemy do zadania dla grup, które są obecne z nami. Tutaj mam kilka pytań, tak zwane zdania podsumowujące. Jest to jedna z metod stosowanych również przeze mnie w moich klasach. Na koniec jakiegoś zadania, w którym uczniowie, uczennice uczestniczyli, czy koniec lekcji, proszę ich, żeby wybrali jedno ze zdań, które tutaj są widoczne i określili, czego tak naprawdę dowiedzieli się w trakcie wykonywania tego zadania, po jego wykonaniu, czy też po lekcji. I te zdania brzmią. Najważniejsze dla mnie było, zaskoczyło mnie, zaciekawiło mnie, zainteresowało mnie, nie spodziewałem się, nie spodziewałam się, czy też spodziewałem się. Poszukam dodatkowych informacji, powtórzę obserwacje albo eksperyment. I teraz jest szansa na to, żeby w trakcie, kiedy ja będę mówił o kolejnych rzeczach dotyczących naszego projektu, żeby Państwo wpisali w oknie czata jedno z tych zdań podsumowujących od grup. Można też wpisać wiele tych zdań podsumowujących, czyli przypomnę, taka refleksja związana z oglądanymi przed chwilą filmami oraz z prezentacją z szkoły w Olsztynie. Dobrze, w takim razie przejdziemy dalej. Zostawiam okno czatu do Państwa aktywności. Jak wygląda nasza kolejna praca w projekcie? To jest prezentacja tego projektu. Ja troszkę mówiłem na pierwszym webinarium o projekcie i wspomniałem o tym, że ta prezentacja może mieć różną postać. To może być oczywiście forma prezentacji w PowerPoint, to mogą być plakaty, to może być dzień projektu w szkole, to może być zrealizowane w ramach wywiadówki spotkania z rodzicami, w dowolny sposób, jak Państwo sobie to zaplanują. Ważne jest miejsce prezentacji oraz termin prezentacji, żeby to sobie wcześniej określić. Określenie, jaki jest udział członków zespołu, czyli kto będzie czym się zajmował, bo też to ważne jest, że jeżeli mamy grupę sześcioosobową, to każda osoba z tej grupy może wykonywać jakieś inne działanie i dobrze by było, żeby nie było osób, które w tym czasie nie robią nic, żeby każdy z członków zespołu projektowego miał co robić. Komu ten projekt pokażemy, czyli odbiorcy, czy będą to nauczyciele, nauczycielki z naszej szkoły, uczniowie, uczennice z naszej klasy czy z innych klas, czy też będziemy pokazywać to rodzicom, a może zrobimy z tego film, może tą prezentację umieścimy w internecie na stronie szkoły. To tutaj chodzi o to, żeby to grono odbiorców było jak najbardziej szerokie. Forma publikacji, to już troszkę wspomniałem na początku, czyli jeżeli to są plakaty, jeżeli to są filmy, czy tak jak w przypadku ostatniego filmu, który mieliśmy możliwość obejrzeć, czyli szkoły podstawowej w Lamkowie, takie na przykład ogrody w słoiku, które można pokazać na zewnątrz, mogą one być z każdej sali na przykład stojące i informujące nas o tym, że taki projekt był zrealizowany w szkole i taki ogród z własnego doświadczenia wiem, że może być w szkole nawet przez wiele, wiele lat, już kiedy nawet ci uczniowie, uczennicy, którzy ten projekt wykonywali, kiedy oni już tą szkołę opuszczą. Kolejnym elementem, który jest dosyć ważny, to jest to, w jaki sposób będziemy dokonywać oceny projektu. Ja tutaj wymieniam trzy obszary takiej oceny. Pierwszy obszar to są efekty naszej pracy. Efekty naszej pracy, one bardzo łączą się z naszymi początkami projektu, czyli to, jakie postawiliśmy sobie cele, czyli czego chcieliśmy się nauczyć, co lepiej zrozumieć, prowadząc doświadczenie. I drugie, jakie określiliśmy kryteria sukcesu, czyli po czym poznamy, że osiągnęliśmy swoje cele. Ten pierwszy obszar, on jest bardzo ważny, żeby wszystkie grupy, które wykonują te projekty, siadły sobie wspólnie
i zastanowili się, na ile w obszarze pierwszym udało nam się nasz projekt zrealizować. W obszarze pierwszym jest również taka refleksja nad przeprowadzonym doświadczeniem. I ta refleksja, ona może iść wielotorowo, czyli na przykład, jak przebiegało nasze doświadczenie? Czy wynik doświadczenia jest zgodny z postawioną hipotezą? Czy metody, które przyjęliśmy, okazały się skuteczne? Czy wynik doświadczenia był dla nas zaskoczeniem? Jeśli tak, to na czym ono polegało, czyli wywołanie efektu wow? I do czego nam się przyda wynik doświadczenia, co zrozumieliśmy dzięki temu doświadczeniu, co potrafimy lepiej zrobić. Ja tutaj czytając od razu czat, zauważyłem, pani Beata napisała, że zaskoczyło nas to, że powstała pleśń. Ja rozumiem, że dotyczy to projektu z podlewaniem nasion rzeżuchy kolą. I być może to jest ten efekt wow, że w jednym przypadku wynik doświadczenia był taki, że rzeżucha urosła, a w drugim pojawiła się tam pleśń, ale na przykład może być to informacja dalej związana z projektem, że jeżeli mamy, tak jak wspomniałem wcześniej, napój typu cola z cukrem i bez cukru, to czy identycznie proces kiełkowania będzie zachodził w tych obu przypadkach, czy też pleśń pojawi się wcześniej. Drugi krok w realizacji oceny projektu to jest obszar procesu uczenia się. I to jest już pogłębienie myślenia o naszym projekcie, czyli co było łatwe, a co trudne. W tym oczywiście materiale, którego dotyczyło doświadczenie, sposoby przygotowania, przeprowadzenia doświadczenia, być może również i prezentacji, przygotowania do tej prezentacji. Czy pojawiły się jakieś trudności, a jeżeli się pojawiły, to w jaki sposób je pokonaliśmy, kto nas wspierał, kto był naszym sojusznikiem. I tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że nauczyciel, nauczycielka pomagali wam w tych trudnościach, ale mogą to być również uczniowie, uczennice z waszej klasy, z innych klas, może rodzice, inny nauczyciel. W każdym razie chodzi o to, żeby o tych trudnościach nie zapominać i również cały czas o nich myśleć, bo to myślenie powoduje, że przy kolejnym projekcie, który mam nadzieję będziecie realizować w szkole, będziecie już wiedzieć, co się może w międzyczasie zdarzyć i kto może przyjść wam z pomocą. Trzeci obszar to w ocenie projektu plan badań, czyli przeprowadzenie dalszych doświadczeń. Czyli jeżeli mamy już skończone doświadczenie, to możemy sobie zadać takie trzy pytania. Czego chcemy się jeszcze dowiedzieć? Co będziemy dalej badać? I jak zmodyfikujemy nasze doświadczenie? I tutaj każde z tych doświadczeń, które było pokazane w filmie czy też na prezentacji w formie zdjęć, może być początkiem do tego, że będziemy szli krok dalej i na podstawie tego doświadczenia planowali, co możemy jeszcze zrobić więcej, aby naszą wiedzę tutaj poszerzyć. Ja podam przykład tego badania dotyczącego ogrodu w tym słoiku, to czy wszystkie rośliny nadawałyby się w identyczny sposób do wykorzystania, abyśmy taki ogród w słoiku mogli sobie założyć. Kiedy mamy już ocenianie projektów zakończone, tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie oceniamy siebie oceną wyrażoną stopniem. Jeżeli umówiliście się z waszą panią na to, że oczywiście oceny się pojawią w dzienniku za udział, za zaangażowanie w projekcie, to jest to jak najbardziej ok. Natomiast unikamy takich sytuacji, że uczeń uczniowi, uczennice wystawia stopień szkolny za jego uczestnictwo, czy też jej uczestnictwo w projekcie. Tutaj chciałbym, abyście skorzystali z czegoś takiego jak świętowanie sukcesu. I czym to świętowanie sukcesu jest? Jeżeli wykonywaliście jakieś zadania, czymś się zajmowaliście w ramach wykonania doświadczenia czy też prezentacji, to chciałbym, abyście w jak największym stopniu doceniali siebie. Doceniali siebie poprzez na przykład udzielanie takiej informacji jak podobało mi się kiedy, dobrze czułem się gdy, ty, co zrobiłeś, bardzo pomogłeś mi w,
i jestem Ci wdzięczny za to, że. Tutaj chodzi o to, żeby właśnie w taki bezpośredni sposób każdy każdą osobę w grupie docenił. Nawet jeżeli to jest 6 osób, to ta osoba, która jest członkiem tego zespołu, otrzyma 5 takich komunikatów doceniających od innych osób. Jeżeli one będą identyczne, to nie ma żadnego problemu. Chodzi wtedy o to, że to, co zrobiliście, co się wam udało, koleżanki i koledzy zauważyli i uważają, że to jest wasza bardzo mocna strona. Czyli mamy odniesienie do naszego kryterium, czyli wskazania waszych mocnych stron. Można również to zorganizować wspólnie poprzez taką minutę poświęconą na manifestowanie radości, jakiś wspólny taniec, wznoszenie radosnych okrzyków. Ja tutaj tego też nie wpisałem, ale czasem niektóre szkoły wiem, że robią coś takiego, że w ramach tego świętowania sukcesu kupują sobie jakieś zdrowe przekąski. Tutaj w tym sklepiku szkolnym oczywiście oprócz tych zdrowych były również takie, które budziły pewne wątpliwości, ale możecie sobie przygotować coś, co w ramach takiego świętowania ze zdrowego, z żywnością, jakieś napoje owocowe, można w ten sposób również ten sukces świętować. Jeżeli mamy projekt już zrealizowany, to co możemy zrobić dalej? Tych kroków jest kilka, ja o nich też mówiłem na pierwszym webinarze, ale teraz je również przypomnę. To przede wszystkim jest to, że możemy sobie opracować różnego rodzaju materiały, które posłużą nam dalej do pracy, które zaciekawią inne osoby, które mogą być w formie, kiedy będziemy mieć takie prezentacje projektów, jakąś zagadką, quizem, czy też formą, gdzie będziemy sprawdzać wiedzę i nagradzać za tą wiedzę dotyczącą naszego projektu. Tutaj mam pierwszy przykład, to jest przedstawienie Sąd nad kwasami. Co prawda to zrobili uczniowie, uczennice w gimnazjum, w klasie wtedy chyba pierwszej gimnazjum, więc nie tak bardzo starsi od was. I tutaj wymyślili sobie tekst, gdzie mieliśmy sędziego i mieliśmy zasady, kwasy i w formie takiego przedstawienia uczniowie i uczennice po wykonaniu doświadczeń dotyczących właśnie kwasów i zasad ich działania przedstawili to dla swoich kolegów i koleżanek z innych klas w formie takiego przedstawienia też czegoś jeszcze w aspekcie tej chemii uczącego. Co jeszcze można zrobić dalej? Można zrobić krzyżówki i tutaj mamy również krzyżówki, to są wszystko przykłady z gimnazjum, ale to są również rzeczy, które teraz robi się w szkole podstawowej. Oni tutaj badali narządy zmysłów poprzez różnego rodzaju eksperymenty i na podstawie tego, czego się dowiedzieli, przygotowali krzyżówkę. I tą krzyżówkę, kiedy swoje eksperymenty pokazywali w czasie dniu projektu, następnie dawali uczniom, uczennicom, którzy w tym podsumowaniu uczestniczyli, żeby sprawdzili swoją wiedzę, czy rzeczywiście uważnie uczestniczyli w prezentacji projektu. Można zrobić test, czyli tutaj jest po projekcie, który dotyczył tłuszczy. Co wiemy na temat tłuszczy? Bo to wszystko było pokazywane w prezentacji projektu, więc odnosimy się tylko do tego, co było w tym projekcie pokazane. Kolejna rzecz to można wykonać modele i tych modeli można wykonać bardzo dużo. Tutaj są przykładowo dwa modele, jeden model oka, drugi model płuc. Jak widać, one są wykonane z rzeczy, które możemy mieć w domu. Ten model z prawej strony przedstawiający nam model płuc, zwykła butelka po napoju, słomka, balonik i trochę plastelinę i mamy już wykonany model płuc na lekcję, model po lewej stronie, model oka z styropianowej kulki. I teraz przejdę już do praktycznie ostatniej rzeczy, czyli przykładowe projekty na okres jesienno-zimowy, czyli co można jeszcze zrobić więcej, bo rozumiem, że wasze projekty już zostały zrealizowane. I taki jeden z przykładowych projektów, które robi się tak naprawdę w klasie siódmej,
szkoły podstawowej, ale to wcale nie znaczy, że nie możemy go zrobić wcześniej, z problemem badawczym, jak ślina trawi cukier. Czyli mamy kolbę, do każdej kolby wkładamy mieszaninę skrobi, czyli mąki na przykład ziemniaczanej, czy też zwykłej mąki z pszenicy i wodę. Musimy to wymieszać, następnie do drugiej dodajemy ocet, do trzeciej ślinę i ocet, a do czwartej tylko sam ocet. Mieszamy, żeby to wymieszać. Możemy te wszystkie kolby włożyć do ciepłej wody o temperaturze takiej, jaką mamy organizm, czyli około 37 stopni. I później płynem Lugola sprawdzamy zabarwienie. Jeżeli płyn Lugola, który jest taki lekko pomarańczowy, zabarwi nam się tak jak na tym zdjęciu na kolor granatowy, to znaczy, że skrobia nadal jest obecna. I wtedy można sprawdzić, co w tych pozostałych kolbach się zadziało. Bo od razu powiem, że w pierwszej kolbie kolor będzie taki, jak widoczny na zdjęciu. Nie będę zdradzał zakończenia, bo być może kogoś zainteresuje to doświadczenie i będzie chciał sprawdzić, czy rzeczywiście ślina trawi cukier. Bo jeszcze powiem, też w klasie piątej chyba się pojawiło na lekcjach, że właśnie ta skrobia to jest nic innego jak cukier złożony, który w naszym organizmie trawiony jest. O. Kolejny projekt to jest jak wyizolować barwniki. Projekt, który no, napisałem, że na okres jesienno-zimowy, chociaż ciężko będzie nam uzyskać liście tak z natury zielone, ale powinniśmy łatwo dostać w sklepie zielone liście pietruszki, które musimy rozetrzeć na taką papkę, a następnie zalać acetonem. Aceton znajduje się w płynie do zmywania lakieru z paznokci. Kiedy to wymieszamy i stworzymy taki roztwór, to ten roztwór w zlewce musimy umieścić w nim pasek bibuły, tak jak tutaj jest to przedstawione na zdjęciu. I wtedy ten roztwór tych barwników będzie przesiąkał na pasek bibuły i tak jak jest tutaj widoczne, się pojawią takie kolorowe kreski. Można robić z różnego rodzaju liśćmi, nie tylko liśćmi pietruszki, ale można to robić i z sałatą, można to robić i ze szpinakiem, można to robić z liśćmi sosny i zobaczyć, czy w każdym przypadku te paski kolorowe będą identycznie wyglądały. Kolejny problem badawczy, jaką siłę mają nasiona. I to jest już doświadczenie, do którego potrzebujemy gips oraz plastikowe kubki. I do gipsu, mieszaniny gipsu takiego rozwodnionego, wkładamy nasiona do jednego słonecznika, do drugiego fasoli, do trzeciego trawy. I ten gips z nasionami przelewamy do plastikowych kubeczków, czekamy tydzień i patrzymy, co się może zadziać. Tutaj jest zdjęcie przedstawiające kubek, gdzie były w gipsie nasiona fasoli. Widać, że ten gips popękał i można zobaczyć, czy siła nasion jest zawsze taka sama. I ostatnie doświadczenie, które mam przygotowane z problemem badawczym, jak wykazać zanieczyszczenia powietrza. Teraz w okresie jesienno-zimowym, bardziej już może zimowym, ludzie palą różnego rodzaju rzeczami w piecach, nie zawsze to jest węgiel czy też drewno. I możemy zrobić takie proste doświadczenie polegające na tym, że taśmę klejącą pozostawiamy w różnych miejscach naszej miejscowości na tydzień, tak aby przyklejały się z powietrza różnego rodzaju zanieczyszczenia na tą taśmę. Później tą taśmę delikatnie odrywamy i rozpuszczamy w wodzie destylowanej te zanieczyszczenia z tej taśmy, a później za pomocą pasków mierzących odczyn pH sprawdzamy, czy ten odczyn takiego roztworu jest zasadowy, czy też kwaśny, czy też obojętny. Możemy również na bibułce ten roztwór przepuścić, tak żeby zobaczyć, czy na tej bibułce osadziły się różnego rodzaju zanieczyszczenia. To były cztery przykładowe projekty, które mam dla Państwa jeszcze jako dodatkową, taki dodatkowy element zainteresowania uczniów i uczennic w tym okresie zimowym do wykonania. I teraz czekam na pytania. Czy mają Państwo do mnie jakieś pytania dotyczące tej prezentacji, czy też ogólnie etapu, w którym jesteśmy w
projekcie. Na razie nie widzę żadnych pytań, nie widzę też, żeby ktoś zaczął pisanie, więc może też przejdę do następnego slajdu. W międzyczasie oczywiście można zadawać pytanie, do czego też zachęcam. Pytanie dotyczące formy prezentacji, formy oceny, samooceny. Jeżeli ktoś z Państwa takie pytanie ma, to chętnie na nie udzielę odpowiedzi. Zbliżając się do końca, ja chciałbym jeszcze przypomnieć o tym, że tak, we styczniu będziemy mieć jedno spotkanie mentora ze swoimi grupami w szkole. Mentorzy będą w tej sprawie kontaktować się z opiekunkami grup projektowych w szkole. Tutaj jest hasło ankieta. Tej ankiety na razie nie mamy w tej prezentacji. Koordynatorka projektu Paulina wyśle do Państwa tą ankietę mailem z prośbą o to, żeby uczniowie i uczennice tą ankietę wypełnili. Ona oczywiście będzie dotyczyła tego webinarium, tego, na ile ono było dla Państwa przydatne. Taka informacja jest dla nas bardzo cenna, bo my przygotowując kolejne edycje programu tego, czy też innych programów dotyczących eksperymentowania uczniów i uczennic na lekcjach, będziemy mogli te doświadczenia wdrożyć w życie. I ostatni slajd, który mam, dziękując Państwu za uwagę, to jest slajd, w którym mamy dwa przykładowe linki do stron z projektami, które kiedyś były w Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowane również w województwie warmińsko-mazurskim i to jest pierwszy projekt akademiauczniowska.co.org.pl. Ten projekt jest o tyle fajny, że są tam różnego rodzaju materiały, które można sobie w formie poradników PDF ściągać, czy materiały na stronie internetowej, czy filmy. Zachęcam do takiego filmu, który nazywa się Jak badać procedurą naukową otaczającą na rzeczywistość. I drugi link, procedury.co.org.pl, jest to strona, gdzie mamy kilka różnych doświadczeń przedstawionych w formie multimedialnej. Czyli są tam albo różnego rodzaju symulacje, albo pokazane to na zdjęciach lub też grafikach, łącznie z kartami pracy. Są to doświadczenia, które są na przedmioty chemię, biologię, fizykę i matematykę. Bo na matematyce też można wykonywać różnego rodzaju doświadczenia i obserwacje, również zgodne z procedurą naukową. Widzę, że pytań nie ma, więc tak na koniec chciałbym Państwu bardzo podziękować za uczestnictwo w tym webinarium. Takim hasłem doświadczenie jest najlepszym nauczycielem i to sformułował Cyceron w pierwszym wieku przed naszą erą i mam nadzieję, że dla uczniów i uczennic te doświadczenia związane z projektem są właśnie takim najlepszym nauczycielem, jak sobie radzić w tej przestrzeni, w której jesteśmy, być ciekawym, eksperymentować, a być może w przyszłości kiedyś pójść tą drogą zawodową. Także dziękuję i z okazji też świąt życzę wszystkiego dobrego na święta, udanego odpoczynku, a w styczniu, tak jak powiedziałem, będziemy się widzieć my, mentorzy, z naszymi grupami pracującymi w szkołach.